W ubiegłym roku szkolnym Fundacja MediCover prowadziła duży program profilaktyczny wśród gdyńskich gimnazjalistów. Jest z nami pan prezes i pani koordynatorka koordynująca ten projekt w Gdyni. Proszę o przedstawienie się. Nazywam się Marcin Radziwiłł, jestem prezesem Fundacji MediCover. Anna Filipiak, koordynator lokalny programu Pozdro, Fundacja MediCover. No właśnie, Pozdro. Kogo pozdrawiamy, dlaczego pozdrawiamy i o co chodzi z tym Pozdro? Okay. Wybraliśmy nazwę Pozdro, bo to jest program przede wszystkim, który jest skierowany do młodych osób, do dzieci. I chodzi o to, żeby stworzyć program, który jest atrakcyjny dla dzieci. I wybraliśmy nazwę i hasło, które mamy nadzieję, dzieci rozumieją. Ale tak naprawdę chodzi o to, żeby uświadomić dzieci, którzy chodzą do pierwszego roku gimnazjalnego, że ich zdrowie jest niesamowicie ważne. Nasz program się opiera na takiej zasadzie, że de facto 70%, czy jesteśmy zdrowi, czy nie, zależy od nas. Od sposobu, w jakim my się odżywiamy, od naszej aktywności fizycznej i w jakim środowisku my się znajdujemy. I na tym się cały nasz program stworzył, żeby dzieci, które już są w takim wieku, gdzie chcą być samodzielne, miały tą wiedzę, żeby mogli dbać o swoje zdrowie i mieć fajne, zdrowe życie. Okej. Okay. Coś o tym sam wiem, też walczę z nadwagą cały czas. Jak powiedział pan prezes, program skierowany jest do gimnazjalistów. Czy młodzi gdynianie, a przede wszystkim ich rodzice, chętnie biorą udział, chętnie zgadzają się na to, a jeżeli nie, to czy można w jakikolwiek sposób ich przekonać? W ubiegłym roku rozpoczęliśmy działania w Gdyni w marcu, a zaprosiliśmy uczniów wszystkich publicznych gimnazjów, 23 w Gdyni. I 55% uczniów klas pierwszych wzięło udział w programie. To znaczy, że rodzice tych dzieci wyrazili zgodę na udział w programie, w udział w badaniu przesiewowym, które odbywa się na terenie szkoły. A zaczęliśmy działanie już teraz w tym roku. Jesteśmy w kontakcie ze wszystkimi szkołami i gorący apel tutaj do państwa, do rodziców, żeby wyrazić zgodę na udział w programie, dać szansę dziecku, żeby sprawdzić, w jakim stanie zdrowia się znajduje, bo informacja zwrotna po badaniu trafia bezpośrednio do rodzica w zamkniętej kopercie. Badanie jest bezinwazyjne, trwa 20 minut, nie używamy igieł. Ważymy, mierzymy dzieci, oceniamy ich ostrość widzenia, oceniamy ich postawę i mierzymy wydolność krążeniowo-oddechową, więc dajemy taką informację o tym, jak ta kondycja fizyczna się kształtuje. Więc taka informacja zwrotna i dla dziecka jest cenna, jak najbardziej dla rodzica. Wystarczy wyrazić zgodę, tak jak powiedziałam, więc do tego gorąco namawiamy. Okay. Szanowni Państwo, nie jedno dziecko, ale również nie jeden dorosły człowiek przekonał się, mieszkając w bloku bez windy, wchodząc na trzecie czy czwarte piętro, co to znaczy zadyszka. Sam też się o tym kiedyś bardzo przekonałem. Proszę Państwa, gdzie można więcej informacji znaleźć? Adres strony poproszę. www.pomyślnikzdro.pl. Tam wszystkie informacje na temat programu i odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania również Państwo znajdą. Ja Państwu bardzo dziękuję, a przyłączamy się do apelu pani koordynator o to, by rodzice świadomie wyrazili zgodę do wzięcia udziału ich dzieci, ich pociech w tym programie, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Dziękuję bardzo.